kobiety są oczywiście w studio, już sobie rozmawiamy, jak to kobiety oczywiście gadułami są. Zaraz Państwo zobaczą naszych gości pierwszych dzisiaj, o pięknych kobietach porozmawiamy i o tym, jak kobieta bardzo może się zmienić. Wszak la donne mobile, czyli kobieta zmienną jest i nie tylko jeśli chodzi o charakter, co najczęściej się pojawia, ale także i o tę warstwę wizualną, o urok, o urodę. Można dokonać pewnych trików stylizacyjnych i tak naprawdę kobieta sama pewnie się po takiej metamorfozie może nie poznać. Ale to wszystko ma mieć pozytywny wydźwięk. No to już teraz przedstawiam. Zacznę od gości w studio. Basia Józefiak, Ola Muszyńska-Aszyk. Projekt Metamorfoza, czyli mamy stylistki i wizażystkę w studio, ale także skype'owo z nami połączy się dzisiaj już jest Katarzyna Pichan, Kasia Pichan, koordynatorka, producentka właściwie projektu Twoja, projektu Metamorfoza, o tak, Twoja, no czyli w przypadku dziewczyn, które się pojawiają. Dzień dobry Wam wszystkim. No to dzisiaj babskie grono bardzo solidne, bardzo, że tak powiem, wygadane będzie, jak na kobiety przystało. Mężczyźni mówią, że Polki są najpiękniejsze i Polki są tutaj zawsze świetnie wyglądają, są dobrze zrobione, niektórzy mówią, i jest na czym zawiesić oko. To w takim razie po co robić metamorfozy, skoro jesteśmy piękne? Można coś jeszcze pewnie poprawić, tak? Zawsze można coś poprawić. Tak, no myślę, że trochę tak jest, że to piękno jest naturalne w nas jak najbardziej i myślę, że można się spokojnie zgodzić z tym, że Polki są naprawdę przepięknymi kobietami. Ale czasem po prostu trzeba tchnąć odrobinę świeżości w tą urodę, podkreślić ją po prostu. Czyli uwypuklić te wszystkie walory, tak, które mamy. Ja sobie to pozwolę wejść słowo. Właśnie chodzi o to podkreślenie tego naturalnego piękna, bo tak naprawdę kilka prostych rzeczy, wcale nie czasochłonnych, naprawdę potrafi spowodować, że efekt jest spektakularny i po prostu wydobywa to naturalne piękno, ten blask. A nawet dowcipy są takie, że Pan Bóg kiedyś, stworząc kobietę i mężczyznę, powiedział, że a ty będziesz się musiała malować. No i tak zostało. Co najbardziej zmienia, co najbardziej podkreśla te walory nasze, co najbardziej zmienia naszą stylizację, nasz wygląd, co na kolor. To wpływa? Zgodzisz się? Tak, myślę, że tak. Tu chyba obie na tym często kolor. Bazujemy i kolor jest tym elementem, który potrafi odmienić cały wizerunek. Tak, w kwestii makijażu, ubioru, z całą pewnością jest to klucz. Ale kolor, czyli coś takiego ostrzejszego, bardziej wyrazistego, nie, bo czarny i biały to też kolory, prawda? Tak. Chociaż niekoniecznie. No właśnie. Nie, szary, czarny i biały nie są kolorami. Mhm. Jakby tutaj posługując się tutaj w naszej branży, to nie. Ale to niekoniecznie musi być ostry, jaskrawy kolor. To po prostu musi być kolor korespondujący z temperaturą naszej skóry, pasujący do tęczówki oka, który po prostu podkreśli, właśnie tak jak mówiliśmy, to wydobędzie to naturalne piękno. Więc to nie zawsze musi być krzykliwy róż, to może być jakiś tam stonowany beż, ale chodzi o to, że indywidualnie dobrane do danej osoby. No to teraz zapytam jeszcze naszego gościa, Kasię, która cały czas jest z nami. Skąd pomysł, aby przeprowadzać takie metamorfozy? No świat mody, że tak powiem, urody, to jest rzecz tobie na co dzień bardzo dobrze znana, a teraz pojawił się projekt taki, który myślę, że się mocno rozwinie, bardzo mocno, bo to dopiero początek prowadzenia, przeprowadzania różnych metamorfoz. Istnieje taka potrzeba, aby faktycznie zadziałać w tym kierunku? Tak, zdecydowanie. To znaczy uważamy z dziewczynami, że jak najbardziej, jeśli chodzi nawet o nasze miasto, to jest dużo osób, które faktycznie chcą się poddać takiej metamorfozie i które czują taką potrzebę, bo są akurat, nie wiem, po jakichś zmianach w swoim życiu i to jest ten moment, gdzie one faktycznie bardzo potrzebują takiej zmiany. Pierwszą metamorfozę zrobiłyśmy podczas targów plus size i wtedy postawiłyśmy na to, żeby wybrać dziewczynę w większym rozmiarze i pokazać, że faktycznie nawet w większym rozmiarze można wyglądać pięknie, nosząc, nie wiem, nawet piankową sukienkę, którą teoretycznie stylistki z reguły odradzają przy takim rozmiarze. Także zrobiłyśmy pierwszą sesję wtedy. No i się okazało, że faktycznie cały projekt, cała nasza drużyna fantastycznie ze sobą się komunikuje i możemy działać dalej. Pomysłodawcą całego projektu Metamorfoza jest Basia i Basia przyszła do nas z tym pomysłem i stwierdziła, że faktycznie chodźmy, spróbujmy. No i po tej pierwszej sesji, którą robiłyśmy podczas targów, efekt finalny był naprawdę zachwycający. Stwierdziłyśmy, że pójdziemy o krok dalej, zrobimy casting do kolejnych metamorfoz i wtedy zgłosiło się do nas no, kilkadziesiąt pań, które faktycznie w różnym wieku, w różnym rozmiarze chciały poddać się takiej metamorfozie. Pierwszą do projektu wybrałyśmy panią, która była akurat świeżo po urodzeniu maluszka, no i faktycznie po tych wszystkich zmianach, które zaszły w jej życiu, bardzo potrzebowała takiej zmiany.
A drugą panią wybrałyśmy, która sobie zrobiła taki prezent na 60. urodziny. No bo kobieta potrzebuje dowartościowania i także jak sama siebie widzi w lepszej odsłonie, to się po prostu lepiej czuje, bo chyba jest to oczywiste, że makijaż, dobrze dobrane ciuchy, stylizacja poprawiają nam samopoczucie i przede wszystkim dodają chyba pewności siebie. Takie proste, banalne rzeczy, ale mają ogromny wpływ. To widać często, prawda, w metamorfozach. Tak, no przede wszystkim, tak. Też przepraszam Cię Basiu, zwiększają taką świadomość siebie, więc myślę, że to też działa ogromnie na plus takiej kobiety, która też dzięki naszym poradom, bo w trakcie takiej metamorfozy też nie tylko zmieniamy, ale też doradzamy, co robić, w jaki sposób to robić, więc faktycznie potem panie stosują te nasze porady w życiu i zmieniają się na plus i to widać. No i teraz pierwsza metamorfoza, na razie modelka, czyli uczestniczka, która jest w tej wersji przed, ale zaraz zobaczą, o właśnie po. Jak bardzo można zmienić kobietę? Myślę, że tak bardzo, że nawet znajomi mieliby problem, żeby ją poznać, rozpoznać, mijając nawet przysłowiowo na ulicy. Bardzo dużo zmienia stylizacja. Tak jak mówiłam, same siebie czasami nie rozpoznajemy. Pytanie zatem do Was, jako stylistek, wizażystek, co takiego jest w nas, że przecież kiedy kobieta ma naturalne piękno, Wy to widzicie, co my robimy, że tego właściwie nie okazujemy? Czy to jest kwestia skromności, kwestia luzu, niedbania o to? Dlaczego w takim razie kobiety same nie potrafią sobie z tym swoim pięknem poradzić? Obstawiam kilka czynników. Po pierwsze, brak czasu. Większość pań po prostu ma tak ogromną ilość rzeczy na głowie, że po prostu nawet o tym nie myślą. To jest gdzieś element, no niestety, odkładany troszkę na dalszy plan. No poza tym właśnie my mamy taką tendencję kobiety, że swoje potrzeby spychamy właśnie na dalszy plan i najpierw jest rodzina, tak, trzeba zadbać o dzieci, o męża, praca oczywiście. Ja sama wiem to po sobie, bo szczerze powiem, bardzo rzadko się maluję, po prostu nie mam na to za bardzo czasu. Staram się być swoją wizytówką, wyglądać dobrze, ale na jakieś takie spektakularne makijaże, no po prostu nie mam czasu w życiu codziennym, więc myślę, że to właśnie z tego wynika. Tak naprawdę rzeczywiście wystarczy, nie trzeba wiele, ale po prostu wykroić ten czas i ja przynajmniej z mojej strony pokazuję panią kilka właśnie prostych jakichś tam trików, kosmetyków, które wystarczy mieć, żeby wykorzystać w codziennym makijażu i to już naprawdę dużo robi. Chociaż są też takie kobiety, ale one potwierdzają, że tak powiem, są wyjątkami potwierdzającymi regułę, że na własnej stylizacji przed lustrem można spędzić i na przykład 1,5 czy 2 godziny przed wyjściem z domu, albo nawet jeszcze więcej na samym makijażu, na samym doboru rzeczy, więc chyba te kobiety mają po prostu mniej zajęć na co dzień. Ale faktycznie coś z tym jest, więc czas, a właściwie jego brak, to pierwszy z czynników. A czy kwestia tego, że nie mamy wiedzy, która pozwala nam na to, żeby dostrzec swoje walory? Z całą pewnością jest to jeden z również bardzo ważnych elementów. Panie czasami przychodzą i mówią, że chciałyby coś zrobić, że mają taką potrzebę, ale kompletnie nie wiedzą, jak się w tym odnaleźć. Jest mnóstwo informacji, często sprzecznych. Kompletnie nie wiedzą, jak to wszystko przełożyć na swoją własną figurę, swój typ kolorystyczny i potrzebują wsparcia. I pewnie od młodości przyglądamy się sobie w lustrze, chociażby ubierając się czy cokolwiek, każdy się gdzieś przegląda. Przyzwyczajamy się do takiego naturalnego wyglądu i właściwie do swojego wizerunku, który gdzieś tam jakoś może się kształtuje, ale kształtuje się tak automatycznie może, czyli bez naszego wpływu, więc nawet trudno nam sobie pewnie wyobrazić siebie w innej wersji. Dlatego ja jestem zwolenniczką eksperymentów. Tak, i to jest dobre, bo panie często z moich obserwacji wynika, są bardzo krytyczne w stosunku do siebie. 90% moich klientek ma za duży nos i zawsze proszą, żeby go skorygować. Naprawdę, ja się do tego zawsze patrzę, jestem zaszokowana, że ta osoba uważa, że ma taki ładny, zgrabny nos, ale nie podoba się. Więc panie też tkwią w jakimś takim przekonaniu, że mają szare oczy, takie pospolite, że nos nie taki. I ja wtedy staram się po prostu tłumaczyć, pokazywać różne rzeczy. I rzeczywiście, jak panie widzą, jak ten w miarę postępowania makijażu, jak to wygląda, że to podkreślamy to piękno, to wtedy się przekonują, mówią, rzeczywiście. I okazuje się też w międzyczasie, że na przykład panie źle coś, że miały źle dobrany podkład, bo za ciemny i wtedy przez to skóra się wydawała na przykład szara, czy po prostu źle jakoś tam aplikowały te kosmetyki. Więc jakby w miarę tego panie zauważają, że rzeczywiście nie jest nimi tak źle, że są ładne, że mają ładny kształt oka na przykład. Ja pewne rzeczy też zauważam, bo panie jak patrzą na siebie codziennie, to tego nie widzą, a ja patrząc z boku wie, Boże, jaki piękny wykrój ust, prawda? Więc myślę, że to też jest fajne, tak jak ktoś spojrzy na nas po prostu z boku i pewne rzeczy zauważy.
chcecie odmienić polskie ulice i jeszcze bardziej je upiększyć. Kasiu, to jest projekt, który będzie miał, będzie, że tak powiem, długofalowy, długodystansowy i szukacie kobiet, które, nie wiem, mogą się do was zgłaszać, czy będziecie je znajdywać w jakiś inny sposób? Tak, będziemy na pewno robić kolejny casting na jesień i wtedy będziemy ogłaszać go na pewno w internecie. W jaki sposób się do nas dostać, no to tylko wystarczy wysłać zgłoszenie, swoje zdjęcie i spróbować nas przekonać, że to właśnie ta osoba powinna przejść z nami tą metamorfozę. Oczywiście trzeba napisać po prostu coś o sobie, ale takiego w taki sposób, żeby nas zaciekawić. Nie chodzi o to, żeby faktycznie pisać jakieś ciężkie historie, bo tak właściwie każdy z nas ma jakieś problemy, tylko faktycznie, dlaczego taka metamorfoza w tym momencie jest takiej osobie potrzebna. No, do projektu zaprosiliśmy też różnych partnerów, którzy bardzo mocno nas wspierają właśnie już od czasów targów, między innymi Level X, który w galerii MM nas tutaj rozpieszcza i nasze panie, które przechodzą metamorfozę, mają i zmieniany kolor, i cięte włosy, i po prostu stylizowane w taki sposób, żeby wyglądały pięknie, i też doradzane, jak na co dzień radzić sobie z taką fryzurą. Też mamy partnerów w postaci różnych sklepów, którzy nas wspierają przy stylizacjach i również jeszcze zaprosiłyśmy do projektu Tiramisu Poznań, gdzie też dziewczyny doradzają, w jaki sposób zadbać o skórę w sposób kosmetyczny, i to też fajnie się sprawdza. A w jaki sposób, w takim razie zgłosić i gdzie szukać informacji, gdzie szukać tego adresu, pod którym można, że tak powiem, drzwi, pod które można zapukać, do których można zapukać, bo to jest ważna informacja. Skoro jesienią kolejne projekty, to gdzie was można znaleźć? To znaczy, na pewno będzie wydarzenie w postaci nazwy projektu Projekt Metamorfoza i wtedy na pewno pod adres mailowy można wysyłać zgłoszenia, albo na przykład pod adres mailowy Basi, który pewnie zaraz poda, bo wszystkie zgłoszenia raczej spływają do niej i wtedy razem siadamy i wybieramy odpowiednią osobę. Dobrze, Projekt Metamorfoza, tego szukamy, a tutaj pewnie szukamy czegoś na profilu Twoja PESA? Tak, tutaj dodam właśnie, że i moja strona, i mój fanpage dziewczyny również udostępniają u siebie, także każde z tych źródeł będzie na pewno właściwe. Myślę, że kwestia 1-2 miesięcy warto zajrzeć i trzymać rękę na pulsie. Czasami metamorfoza jest bardzo mocna i myślę, że jest szokiem pozytywnym pewnie dla kobiet. Trzeba się trochę opatrzyć sobie, trochę się poprzyglądać, żeby zaakceptować nowy wizerunek. Trochę tak. Bywa tak, że panie patrzą w lustro i troszkę nie wierzą własnym oczom. Ale nie zdarzyła mi się jeszcze taka sytuacja, żeby ktoś nie był zadowolony. To wymaga oswojenia i tylko tyle, ale na pewno jest to ten moment, w którym trzeba po prostu uwierzyć w to, co się widzi w lustrze i po chwili już się zacząć z tym utożsamiać, bo to jest fantastyczna wersja. Bo to wynika czasami z tego, że pani na przykład uważają, że bardzo niekorzystnie wyglądają w różu czy w czerwieni. Mm-hmm. Basia jej przekonuje, że nie. Ja tak, się że tak nie czuję, jest. Tak? Tak, ja nie chcę, tak. Ja unikam, nie wyglądam dobrze, a Basia mówi, ale proszę mi zaufać, naprawdę będzie pani świetnie wyglądała. No i tak jest. Tak było z Pauliną na targach plus size. Ona bardzo lubiła mocne kolory. Intensywne. I wcale nie uważałyśmy, że to jest błąd. Natomiast zasugerowałyśmy, żeby spróbować delikatniejszej wersji. Czegoś, co będzie bliżej pasteli, bo wiedziałyśmy, że to będzie naprawdę bardzo dobra dla niej wersja. Chłodne, zgaszone kolory, tak. Czyli coś zupełnie innego niż ona korzysta na co dzień. No i bardzo jej się podobał efekt. Sukienkę zakupiła sobie, którą Basia poleciła, także była bardzo zadowolona. Trzeba wyjść z tej tak zwanej strefy komfortu czasami, bo często po prostu jesteśmy tak silnie przywiązani do swoich nawyków, także stylizacyjnych, dobrze się czujemy w czymś, upieramy się przy noszeniu czegoś, jakiegoś fasonu i tak dalej. Trudno naprawdę zerwać takie przyzwyczajenie, które jest ugruntowane, ukorzenione przez lata. Przecież im dłużej żyjemy, tym większe mamy, mocniejsze nawyki, więc... Nie ma też co ukrywać, że my poszukujemy osób, które są zdecydowane na to, żeby jednak mimo wszystko dokonać pewnych zmian. Są otwarte. Tak, które są otwarte na to, żeby jednak coś zmienić. I też do takich osób się zwracamy. Chcemy, żeby to właśnie one zgłaszały się do nas. Także jeśli ktoś myśli o tym, żeby troszeczkę coś zmienić, to nie jest problem. Nie do końca dla niego. O to chodzi. Nie. Oczywiście my się chętnie zajmiemy, ale jakby poza projektem taką osobą i wówczas doradzimy w kwestiach wizerunkowych, zajmiemy się tymi poszczególnymi elementami, na które ta osoba jest gotowa. Natomiast w projekcie chodzi nam o to, przyświeca nam taka głębsza metamorfoza. Tak, żeby to było po prostu coś większego. W ramach oczywiście zmian, które uznamy za stosowne, ale
Chodzi o to, żeby po prostu ta otwartość była i żeby te osoby, które wyślą do nas zgłoszenie, wiedziały, że jednak mamy pełną świadomość, że nie jest to łatwa sprawa i że przychodząc już na moment umówiony, panie bywały lekko przelęknione, co tu się będzie działo. I rozumiemy to absolutnie. Staramy się stworzyć jak najbardziej komfortową atmosferę. Ale mimo wszystko jednak kwestia tego, żeby zachować tą otwartość na to, że to, co zaproponujemy, będzie na pewno najlepszą wersją, bo znamy się na tym i wiemy, że to, co zaproponujemy, będzie naprawdę świetne. Ale ja w takiej metamorfozie widzę tylko jedno duże wyzwanie, bo kwestia stylizacji to jedno, bo rzeczy możemy zawsze zdjąć. Tak. Dla mnie największym wyzwaniem byłoby pewnie propozycja diametralnej zmiany fryzury na przykład, czy zmiany koloru, prawda? Bo to już jest trochę trwalsza zmiana. Tak, i to jest rzecz, która myślę, że z punktu widzenia pań też jest takim elementem, przed którym mogą się czasami troszeczkę obawiać, ale no też myślę, że nie ma co demonizować, bo tak naprawdę to też jest proces odwracalny. Także... Aczkolwiek my tu też, panią, dotychczas nie sugerowałyśmy jakichś naprawdę ogromnych zmian, tak. Bo zawsze też szanujemy, prawda, zdanie danej osoby, badamy na ile ona jest w stanie poddać się takiej zmianie, więc to też dostosowujemy, znaczy to już się tym zajmują nasi styliści z Level X, do też tej pracy, jaką pani na co dzień wykonuje, prawda, bo nie zawsze w każdym zawodzie możemy sobie pozwolić na ekstrawagancję, także to wszystko bierzemy pod uwagę, żeby to był taki fajny, spójny po prostu wizerunek całościowo. Przyglądacie się różnym kobietom, to co robimy najczęściej źle w swoim wizerunku, w kreacjach, w ubiorze, w stylizacji? Dużo można by pewnie wymieniać. Są to pewnie takie kardynalne błędy, które popełniamy, a których nie powinno się robić, myślę. Ja ze swojego ogródka mogę powiedzieć, że nosimy albo zbyt obszerne rzeczy, albo zbyt obcisłe. To jest niedopasowanie rozmiaru jest jednym z najczęstszych błędów, tak bym to może zdefiniowała ogólnie. Po prostu czasami zapominamy o tym, że zbyt szerokie ubranie wcale nie przykryje nam kilku dodatkowych kilogramów, a zbyt obcisłe nie spowoduje, że będziemy szczuplejsze. Więc ten dobrze dopasowany rozmiar jest naprawdę kluczowy. To z mojej strony. Nie wiem, co doda Ola. Z mojej perspektywy to wygląda tak, że panie bardzo często używają za ciemnego podkładu do twarzy. Bo każdy chce być opalony. Można ten efekt osiągnąć, tylko troszkę więcej pracy potrzeba do tego, ale rzeczywiście, panie, trudno jest dobrać taki idealny odcień. Trzeba trochę poświęcić temu czasu, ale rzeczywiście taka jest tendencja, że panie bardziej w stronę za ciemnego niż za jasnego. I pojawia się klasyczna maska. Tak, i później panie nie lubią makijażu, no bo to nie wygląda naturalnie, mężowi się nie podoba, no bo to właśnie, bo wychodzi maska. Jeśli makijaż jest, wszystko jest ładnie dobrane, kolorystycznie rozblendowane, to naprawdę wygląda to pięknie. A nawet wiem, że podobno prowadzone były badania, takie, jakiś artykuł mi się gdzieś rzucił w oczy, że kobieta, która się maluje, ma szansę zarobić więcej. Więc może warto czasami sięgnąć po przybory do makijażu i swoją jakąś urodę podbić. To co, to teraz przerwa wakacyjna, Kasiu, czy czekacie na zgłoszenie, czy już w międzyczasie też coś się będzie działo i będziecie pokazywać kolejne metamorfozy? To znaczy na razie ze względu na to, że to jest dosyć intensywny okres dla całej naszej ekipy ze względu na okres ślubny, to robimy sobie malutką przerwę, ale już powolutku przygotowujemy plan na jesień, bo chcemy oczywiście dopieścić ten nasz projekt i sprawić, żeby był jeszcze lepszy. To te trzy pierwsze metamorfozy to też były dlatego, żebyśmy zobaczyli, w którą stronę chcemy iść. Teraz już mniej więcej wiemy, w jaką stronę wszystko powinno pójść i też zapraszamy kolejnych partnerów do tego, żeby faktycznie ten nasz projekt się rozrósł i żebyśmy mogli poddawać metamorfozom coraz więcej naszych poznanianek. Ale jeszcze też wracając do tego tematu, jakie błędy popełniamy, to chciałam jeszcze dodać, że fajnym tutaj dodatkiem jest sesja zdjęciowa, kiedy faktycznie panie są w stanie zobaczyć na zdjęciach siebie i to też bardzo dużo im daje, że potrafią spojrzeć na siebie trochę spod innego kąta i wtedy widzą, że faktycznie te zmiany, które zostały wprowadzone, dają ten efekt i one czują się pewniej. Także zdecydowanie nasze fotografki, czyli Daria Mochalska i Agnieszka Werecha z Tiamo Foto dbają o to, żeby podczas nawet tej sesji pokazać paniom, że jak się ustawią troszeczkę inaczej, to już inaczej je widać, to już inaczej się prezentują, to już inaczej się czują. Także to też jest ważny element. No bo trudno jest wyjść z siebie i po prostu siebie zobaczyć. Nawet w lustro, kiedy spoglądamy, to nie do końca jest to samo, a dobre zdjęcie jeszcze więcej nam jest w stanie pokazać. To tak podsumowując, potraficie spojrzeć na kobietę i od razu widzicie, co ewentualnie mogłoby podbić jej walory? Mm-hmm.
Tak. To takie już zboczenie pewnie zawodowe, więc są dziewczyny pewnie na ulicach prześwietlane i też... Zdarza się. Zwłaszcza jak są jakieś kardynalne błędy pewnie i jak coś... Ale czasami... potrafimy też docenić. Oczywiście tak. Docenić jak... Bo chyba są kobiety, oczywiście, które przecież dobrze wyglądają, oczywiście, potrafią się świetnie ubrać, jak pomalować tak, także, jakąś wiedzę mają, metodą prób i błędów może nabywaną. To przede wszystkim. Nasze klientki przede wszystkim potrafią. Tak. No, a jeszcze lepszą mają wiedzę po metamorfozie z wami. No to, drogi panie, projekt Metamorfoza, warto poszukać na Facebooku już za jakiś czas. Twoja PESA, pisane przez PS, a z wielkich P i S. Twoja PESA, tam też będą różne informacje, można już oglądać na Facebooku, także Metamorfozy, ich się będzie pojawiać coraz więcej. To bardzo przyjemne musi być pracować z kobietami i widać, obserwować, jak kwitną, jak się zmieniają. Tak. No to coraz więcej, drodzy panowie, będzie pewnych kobiet, kobiet pewnych siebie, dobrze wyglądających, więc będzie jeszcze większy dylemat, którą kobietę, że tak powiem, zaczepić i z którą się umówić. No ale od nadmiaru głowa nie boli ponoć, więc dobrze, że tak będzie. Bardzo dziękuję za upiększanie świata. Dziękujemy państwu także za uwagę. Pozwolę sobie jeszcze raz przedstawić. Katarzyna Pichan cały czas jeszcze z nami na Skype'ie. Basia Józefiak i Ola Muszyńska-Aszyk, czyli panie, które doskonale wiedzą, co zrobić, aby kobiety poczuły się lepiej i aby wyglądały także piękniej. A kolejny efekt już jesienią, więc na pewno się temu przyjrzymy.